20, 15. I napisał tą piosenkę na kilka lat przed śmiercią i ta piosenka niejako... niejako właśnie... jest proroczą wizją tego, co mu się rzeczywiście stało. Piosenka się nazywa Wszystko się zesrało. Ja może opowiem tą historię, tylko jest taki świetny dokument o tym... Aha, Warren Zevon na 2 lata przed śmiercią dowiedział się o tym, że ma śmiertelnego raka płuc. Czwartej kategorii, czy jakkolwiek. No i w związku z tym zostało mu 3 miesiące życia. W związku z tym postanowił nagrać ostatnią płytę swojego życia. Jest piękny dokument na VH1 o tym, jak to nagrywa tą płytę. I nagrywają wszystkie kawałki oprócz jednego, ostatniego. Bo co się stało, jest to, że on wrócił w tym momencie do alkoholizmu i zaczął chlać alkohol na sam koniec swojego życia i żył kolejny rok pijąc tylko i wyłącznie alkohol i nic innego nie robiąc. I w końcu wytrzeźwiał, ponieważ spodziewał się wnuków. I wtedy zmarł. I nagrał ostatnią piosenkę i zmarł. I o tym powiada ten bardzo ładny dokument, tylko w dokumencie właśnie przemilczają fakt, że pił przez rok. Ktoś chciałby oglądać. Także tam przekaz się nazywa Wszystko się zesrało.